Witam wszystkich serdecznie w trzeciej lekcji poświęconej Ajaxowi. Dzisiaj nauczymy się naprawdę bardzo wiele rzeczy, ale między innymi najważniejszą rzeczą będzie to, że uda nam się połączyć z naszym serwerem asynchronicznie, czyli przy pomocy naszego Ajaxa, i trochę tutaj podzmieniamy zawartość naszego pliku dynamicznie. Ok? Czyli mamy tutaj pewnego rodzaju formularz, i tutaj wywołane jest zdarzenie, on change, czyli podczas gdy ktoś zmienia sobie tutaj wartości, to wywołane jest zdarzenie on change. I wykorzystamy go. Tutaj stworzymy sobie value wartości, które będziemy wykorzystywali. Powiedzmy, że tu będą przechowywane wartości, jakie pliki mają być otworzone? Na przykład plik 1. I TXT. Następne pliki sobie tutaj stwórzmy. Plik 2 powiedzmy php, czyli jak widzimy przy pomocy ajaxa, możemy otwierać różnego rodzaju typu pliki. Tekstowe na przykład. Prawda? Plik czy html. Też możemy plik html, a jeszcze na przykład xml sobie zrobimy. Plik 4 xml. O, w taki sposób. I tutaj wywołana jest ta funkcja. Nazwijmy sobie tą funkcję, nazwijmy ją sobie file to div. Czyli po prostu plik, który ma przeskoczyć do diva. Zróbmy tak, że ona będzie przypływała dwa argumenty. Pierwszym argumentem będzie po prostu ID, czyli do którego ID. Może będziemy mieli więcej, zróbmy to trochę bardziej generyczne, czyli uogólnione. I tutaj będziemy podawali jeszcze jako drugi argument, który został wybrany tutaj z tego setek boxa yy, wartość, która została wybrana. Wyślijmy ją this Value, czyli wysyłamy tą wartość, która zostaje aktualnie wybrana tutaj, czyli po prostu plik 1txt, plik 2php, plik 3html lub też plik 4xml. Wejdźmy sobie tutaj do AjaxJS i powiedzmy, zróbmy sobie teraz tak, żeby to była zmienna lokalna, bo nie będziemy potrzebowali ją jako zmienną globalną. Kiedy to jest jako zmienna globalna, to, będziemy, to wtedy mamy tak jakby tylko jeden obiekt. I wiele funkcji może korzystać z tego obiektu. Nie jest to zawsze bezpieczne. Czasami jest fajne, jeżeli to jest tylko jedno takie przeszukiwanie i tylko jedna rzecz jest na całej stronie wykorzystywana przy pomocy Ajaxa, to na pewno to przyspieszy. Jednak jeżeli to jest, powiedzmy, co chwila jest zmiana, jest URL-a, u nas będzie się zmienia, bo mamy cztery różne, no to nie najlepszym jest to rozwiązanie. I teraz tak. Stwórzmy sobie tą funkcję. Funkcja file tu div i tutaj przyjmuje id oraz url, prawda, czyli to jest to, co tutaj przed chwilą zostało wysłane i w tym momencie pierwszą rzeczą, jaka, jaką musimy się zająć, to jest stworzenie naszego obiektu XHR, bo teraz nie jest stworzony, prawda, to, że tutaj jest AJAX Initialization odpalone, nie znaczy, że jest stworzone, dlatego, że jak tu jest AJAX Initialization zrobione, no to to się wywołuje, ale zwraca nam te XHR w nicość. Bo, bo nikt tego nie odbiera, prawda, nie jest nigdzie przechowane, w żadnej zmiennej. Jednak takie coś warto tutaj na samym początku zrobić, jak ajax-initialization, ale powiedzmy, zróbmy sobie to tak, żeby to nie trzeba było na każdej stronie onload pisać, to możemy zrobić coś takiego. To usunę i na samej górze napiszę window, czyli odwołuje się do naszego okienka, następnie piszę onload, czyli podczas gdy załaduje nam się nasza strona, to jest zdarzenie, i tu możemy przypisać teraz, jaka funkcja ma się wywołać, czyli Ajax Initialization, w taki sposób. Jeżeli ktoś by miał jakiś tam błąd, to wtedy mu to wyświetli, żeby on się nie męczył. Pamiętajmy o tym, to jest zrobione tylko po to, żeby ktoś, kto przyjdzie na naszą stronę, nie męczył się. To długo nie trwa, takie coś wywołanie tego, więc warto dać mu informację. I tutaj Ajax Initialization po raz drugi. I on za każdym razem będzie wywoływany, gdy ktoś zmieni sobie gdzieś tam wartość, prawda? Zobaczmy sobie tutaj. Eee, gdybym na przykład, powiedzmy, alert dał tutaj, czy to działa, wszystko nam po, po zrobieniu tego onloada tutaj u góry, prawda? Jak widzimy, wyświetla nam się jest ok. Czyli teraz tak. Eee, zróbmy sobie, jeżeli xhr jest różne od 0, no bo jeżeli XR jest różne od null, to jest null, to w tym momencie znaczy to, że to istnieje ten obiekt i możemy na nim operować. Jeżeli jednak jest null, no to znaczy, że została wyświetlona ta wiadomość tam temu użytkownikowi i nas to już nie obchodzi. Otwieramy sobie połączenie XR open. Open oznacza otworzyć i tutaj przyjmujemy trzy parametry, trzy argumenty, no. Jednym z nich jest get post head. My używamy get na razie. Get oznacza pobierz, czyli pobierz mi coś z serwera. Podajemy następnie, skąd mamy to pobrać, czyli URL tu podajemy, który został przesłany. W naszym wypadku to będzie albo plik 1.txt, plik 2.php i tak dalej. On tu zostanie wysłany, prawda? Następnie podajemy po przecinku sobie, czy to ma być synchroniczne. Czy też asynchronicznie, my oczywiście ustawiamy na asynchronicznie, czyli true. I teraz tak, jaka jest ta różnica asynchronicznie, synchronicznie? Wszyscy tak nie wiedzą, tak naprawdę, to znaczy synchronicznie, ani asynchronicznie, nie, niektórzy wiedzą, ale najwięcej osób robi to na czuję. No bo w sumie synchronicznie, yy, to znaczy, że tak jak ja teraz do Was mówię, ja ruszam tą myszką, to Wy widzicie to, to w tym samym momencie, kiedy ja to robię, prawda? To jest synchronicznie, ale w programowaniu istnieją sobie coś takiego jak wątki. Wątek to jest pewnego rodzaju zadanie dla, do wykonania dla naszego komputera. Jeżeli wątki wykonują się synchronicznie, to może być to tak, że raz ten, raz drugi i w określonych odstępach czasu. Każdy ma powiedzmy po 3 sekundy czasu na wykonanie tego. Każdy wątek się wykonuje 3 sekundy i tak sobie leci. To jest synchronicznie, prawda? Lecz równie dobrze synchronicznie, to może być też tak, że istnieje coś takiego, jakby blokada. I w tym momencie, jak ja na przykład powiem, żeby to było synchronicznie wykonywane, czyli dam tutaj fałsz, to ten wątek, czy to zadanie otwierania tego serwera zostanie wysłane, yy, tak jakby. I w tym momencie, dopóki on nie odbierze wszystkich danych, czyli. Dopóki nie przyślę nam odpowiedź z tego serwera, to nikt nie będzie mógł nic wykonywać. Po prostu tu jest ta jakby blokada. Tu jest tak jakby zablokowanie wszystkiego, jeżeli to jest synchronicznie. Jeżeli jednak to jest asynchronicznie, czyli jest zestawione na true, to w tym momencie nasz użytkownik będzie mógł wszystko wykonywać. Bo wątki, które są asynchroniczne, to jest tak. A ten jeszcze se 6 sekund, będzie robił sekundę, ten pół sekundy, oczywiście często nie, żaden wątek nie robi się tak długo. Mamy zresztą procesory wielowątkowe i tak dalej, i tak dalej, więc. Już tak trudno trochę wchodzić w tą całą architekturę komputera, ale chodzi o to, że wtedy robi się to wszystko asynchronicznie, czyli nie musimy czekać na tą odpowiedź, i to jest to, co my chcemy uzyskać, czyli asynchronicznie. Dlatego się ustawia tutaj true. Ok. Skoro mamy tutaj asynchronicznie ustawione już to, to teraz powinno się wysłać żądanie, bo my teraz tylko. Jedynie co zrobiliśmy w tym momencie to otworzyliśmy tak taką metodę i mówimy co my chcemy uzyskać. Natomiast tu wysyłamy żądanie. Send wyśli 0, no dlatego że nic nie wysyłamy. Wysyłamy tylko wiadomość tak jakby że żądam coś. Natomiast jeżeli tu by był post, to moglibyśmy wysłać tu jakieś zmienne i tak dalej. Na razie jeszcze tego nie robimy i teraz tak. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ja teraz w ogóle dużo jak zaraz powiemy sobie Istnieje sobie takie zdarzenie jak onReadyStateChange. XHR. On ready state change. I tu możemy przypisać mu funkcję anonimową. Funkcja anonimowa jest to funkcja, która jest anonimowa, czyli nie ma swojej nazwy, prawda? Jest ona stworzona tak jakby inline w jednej linii tutaj w tym momencie. Ona jest anonimowa, no bo jak Gal anonim był, prawda? No to w tym momencie nie ma swojej nazwy. Ale i dla jakim cudem to wszystko się tu wykonuje? Co to jest ten on-ready state change? Ja teraz pokażę w ogóle parę ciekawostek, które będą nam się przydawały w następnych aplikacjach i przy okazji wyjaśnię wam, dlaczego takie coś jest możliwe, jak to. Proszę zauważyć, że tu mamy div id text. Ja mógłbym tutaj napisać almost over. Almost over to jest zdarzenie, kiedy najedziemy nad tym myszą. I możemy zrobić tak: this, this to odwołujemy się do tego diva, do tego obiektu i możemy dać style kursor, odwołać się do stylów, następnie do kursora i ustawić mu kursor na pointera. Zobaczmy jak to wygląda. Yy, może tutaj coś napiszmy. Jak widzimy, pojawia nam się taki pointer. Natomiast tutaj także pojawił nam się pointer. I to coś, to jest ta funkcja. Równie dobrze ja bym mógł, powiedzmy zróbmy to w Ajax Initialization, żeby to było na starcie, dokument, getElementById i wybrać sobie, tutaj mogę tekst, prawda, bo ten się nazywa tekstem, następnie mogę odwołać się do on over, bez żadnego problemu, to jest tak jak tutaj onLoad. I w tym miejscu mogę stworzyć funkcję anonimową i to coś mogę bez problemu teraz po prostu usunąć a w tym miejscu napisać sobie dokument id text i następnie style cursor równa się pointer zauważymy że fajna sprawa działa nam nie musimy tak naprawdę takiego on change wykonywać tu możemy to wszystko zrobić w Javascriptie. przez co tak, jakby instalacja naszych skryptów może być tak, jakby generyczna, uogólniona. Tu prawie nic nie musimy robić, wystarczy, że, wystarczy, że się dołączy nasz skrypcik w tym miejscu. Co ciekawe, ja w tym momencie tutaj piszę: Dokument, get element by id tekst, prawda, w tym miejscu. Jednak, kiedy wywoływane jest zdarzenie, to tak naprawdę jest wysyłana taka zmienna. Możemy ją nazwać na przykład EWT, od event, prawda, skrócik. I ona się tworzy w tym momencie, gdy właśnie powstanie nam zdarzenie. I tu, jest, tu są przechowywane różnego rodzaju informacje o tym zdarzeniu. Na przykład, co wywołało to zdarzenie, gdzie jest aktualnie nasza mysz, gdy zostało wywołane zdarzenie i tak dalej. My będziemy z tych informacji korzystali. I możemy sobie tutaj wykorzystać tą, tą zmienną, EWT, i następnie napisać na przykład yy, target. Target to jest właśnie zwrócę, EWT target zwróci nam, po prostu to coś w tym momencie. Zauważymy, że pod Firefoxem działa, no jak zwykle pod Je nie działa. I żeby się y, zabezpieczyć przed tym, żeby tu działało, i tu działało, akurat WIE to wygląda troszeczkę inaczej. Tam to wygląda tak. Window Event SRC element style cursor równa się pointer. Jeżeli ja teraz to skomentuję, to zauważymy, że. Pod Firefoxem nie działa, a pod je działa. I teraz znaczy to, że powinniśmy sobie zrobić tak, jeżeli EWT istnieje, jeżeli istnieje EWT, bo jak widzimy, yy, tutaj EWT istniało, to w tym momencie zrobimy sobie tak, że wykorzystamy tą linijkę. A w innym wypadku wykorzystamy po prostu tą linijkę, prawda? Kodu. Teraz działa nam i pod Firefoxem, i pod IE. To są teraz wszystkie ciekawostki, naprawdę bardzo ważne. I jeszcze krócej można to zrobić w taki sposób. Stworzymy sobie pewnego rodzaju obiekt i skorzystamy tutaj z takiej instrukcji warunkowej, takiej jednolinikowej. Jeżeli istnieje ewt, to przypisz mi ewt.target. W innym wypadku przypisz mi window, event, src element. Zauważymy, że to coś, co teraz zbiorę pod komentarz, to jest dosłownie to samo co tu. I w tym momencie mogę sobie odwoływać się przy pomocy obiektu naszego, w skrócie style cursor równa się pointer. Czyli ten obiekt, który tutaj jest, to jest obiekt, który wywołał to zdarzenie on Over. Tu troszeczkę odbiegłem od tematu, ale wbrew pozorom będziemy z tych wiadomości, co przed chwilą poznaliście, korzystać właśnie w następnych lekcjach, gdy będziemy sobie tworzyć sages boxy i takie inne bardzo ciekawe rzeczy. Także warto to teraz poznać, ok. I tu mamy onReadyStateChange, prawda? I teraz wiemy, o, dlaczego możemy sobie taką funkcję tutaj stworzyć anonimową. Równie dobrze możemy tutaj podać tylko nazwę funkcji i gdzieś ją indziej stworzyć, ale możemy sobie stworzyć ją tutaj też. I teraz tak, onReadyStateChange oznacza, że co? State to jest status, change to jest zmiana, czyli... Gdy jestem gotowy zmienić swój status, prawda, to jest tak, jakby z angielskiego tak powiedzmy. To wywołaj mi pewnego rodzaju funkcję. Czyli gdy zmienia mi się status, co to są te statusy? Statusy to są takie z góry ustalone 0, 1, 2, 3, 4, które mówią, że na przykład 0 to tam jeszcze nie zostało to otwarte, 1 to dopiero zostało wysłane żądanie, 2 to coś się tam wczytuje, czy to już są gotowe hidery i coś tam jeszcze e, bodajże. Żeby no. się nie pamiętam, co jest 0, 1, 2, 3 tak do końca, bo. Nie jest mi to tak do końca potrzebne. Najważniejsze wiem o tym, że zero to jest jeszcze przed tym, jedynka to jest to, dwójka to tam bodajże hiderem, a ma trójka to już trochę tam jest czytane, ale to jakoś nie mamy jak tego wykorzystać, bo nie jesteśmy pewni, że na pewno już nasze dane są pewne, że już tam one są, więc wykorzystujemy tylko czwórkę, bo tu pisze nam, że to jest successful, jest fajnie, nasze dane zostały już pobrane. A 0, 1, 2 i 3 to możemy korzystać sobie z tego w inny sposób, na przykład pojawiając, y, pokazując to jakby progress bar, nie? taki coś, że przetwarza nam się, jeszcze dane się przetwarzają, pokazać naszemu użytkownikowi, żeby nam nie uciekał, że, że w tym momencie wczytują nam się dane z serwera, prawda? Ok, także na razie z, y, obsłużmy czwarty status. Jeżeli xhr Ready State jest równy 4, prawda? Czyli jeżeli ten status, bo to się tu zmienia cały czas, jeżeli on będzie równy czwórce, to znaczy, że w tym momencie ja mogę odczytywać jakieś dane, które zostały tutaj odebrane z tego URL-a. Dokument, ID pobieramy, tekst, może w taki sposób i innerHTML, czyli wewnętrzne HTML zmienimy w tym divie i tam po prostu ustalimy re, e, xhr response. Text. Response. Text to jest od, tekst odpowiedź tekstowa, która została przesłana z tego naszego obiektu, z tego serwera. Tutaj gdzie to żądanie, wysłaliśmy do tego URL-a. Teraz ty to otworzę. Jedynka. Uuu, nie wczytało nam. No, w sumie to nic dziwnego, że nam nie wczytało, bo. <grym> Jak widzimy, pojawił nam się błąd 404, z tego względu, że 404 to strona o podanej nazwie jeszcze nie istnieje. No to jest bardzo prawidłowe. No bo nie stworzyliśmy tutaj naszych plików po prostu. Stworzymy ich. Yeah. Tutaj wybieramy plik tekstowy, prawda? Tutaj sobie pisze jakiś tekstik. Zapiszmy go tutaj. Plik 1.txt, No bo to logiczne. To jest jakiś ciekawy. Tekst, napiszmy tak, żeby coś się tutaj wczytywało, prawda? E, tak. Żeby to trochę enterów miało. O, w taki sposób. Następnie stwórzmy sobie nowy pliczek. E, w, tutaj przy Ader, przy pomocy Ader, PHP. Teraz pliczek sobie stwórzmy. To był plik 2PHP. Jeżeli chcemy wypisać dane, czyli to response tekst z PHP, to po prostu wszystko to przepisujemy przy pomocy e, naszego echo, prawda? Czyli wypisania na ekran wartości. Na przykład to jest tekst z PHP. Służmy następny pliczek, jakiś htmlowski, prawda? To będzie to, nazwijmy sobie go plik 3 HTML. Zauważymy, że tutaj dokument type jest inne, takie my to wszystko pousuwamy. Dlaczego? Bo my go będziemy wczytywali w div ID text, czyli w tym miejscu. Czyli my nie po co nam jest drugi raz dokument type, po to HTML, head, body i tak dalej. My wczytujemy zawartość tylko w tym miejscu, prawda? I tu możemy sobie na przykład napisać pogrubiony tekstik. też zostanie zinterpretowane. To jest pogrubiony tekst z pliku HTML. Fajnie. No i jeszcze został nam plik XML. Plik XML ogólnie nie powinno się przy pomocy response text e, nam wczytywać, jeżeli chcemy obsługiwać mu to jakby więcej tych wartości. Na przykład ruta stwórzmy, prawda, bo to jest ważne. E, Albo tam wizytówka. Wizytówka. I u góry imię. Arkadiusz. Zobaczmy jak to zinterpretuje w taki sposób. W tym momencie, gdy to odświeżę, i teraz wybieram, no wszystko działa, dynamika, fajna sprawa, co? No, takie coś chyba nie osiągliście przy pomocy innych wartości. Oczywiście to, yy, to jest w tym momencie pobierane z pliku, ale te pliki też mogłyby być aktualizowane tak naprawdę z bazy danych. No, zastanówmy się, tu mamy plik 2PHP i powiedzmy, my odpalamy plik 2PHP, a tutaj, jak skoro my możemy przy pomocy urla wysłać, to tutaj moglibyśmy do tego urla dodać jakieś następne wartości. Pytajnik, zmienna jakaś tam jest równa ileś tam i tak dalej. I te wartości wysyłamy przy pomocy tego, tych zmiennej get, prawda? Mam nadzieję, że znasz PHP, bo teraz byś wiedział o co chodzi. Jeżeli nie wiesz, to musisz poznać PHP. Tutaj masz wtedy te Dodatkowe zmienne, je wysyłasz do tego pliku 2PHP i możesz z nich korzystać, na przykład pobrać z bazy danych przy pomocy MySQL, czyli MySQL też trzeba znać na, y, jakieś wartości z bazy danych i na samym końcu je po prostu wypisać tu przy pomocy echo i je otrzymujemy tutaj. Świetna sprawa! Super! Wykorzystajmy teraz to, że przed chwilą popełniłem pewnego rodzaju błąd, powiedzmy, że ja go zrobiłem specjalnie nie? i stworzył nam się błąd 404. Nie chcę, żeby klientowi pokazało się coś takiego, znaczy, klientowi, użytkownikowi naszej strony. Jak się przed tym zabezpieczyć? Wchodzimy sobie tutaj i możemy sprawdzić jeszcze coś takiego jak status: xhr.status. Jest równy 200. Jeżeli jest równy 200, to znaczy, że wszystko jest ok. To są te statusy właśnie. Natomiast w innym wypadku, jeśli. Yy, no, możemy w ogóle. W innym wypadku, wypisz na ekran taki wysoki error. Na przykład ta strona. Yy, albo wystąpił błąd. I wypiszmy, jaki to jest błąd. XHR status, podajmy proszę o kontakt na tutaj e-mail, żeby po prostu naprawić szybko ten błąd. Może ktoś się nad nami zlituje i może ktoś nam pomoże, prawda? Wystąpił błąd, proszę o kontakt, wszystko jest w porządeczku. Fajnie. Ale teraz yy, zastanówmy się nad pewnego rodzaju bardzo ważną rzeczą. Ja jestem, to jest tekst PHP. Tu możemy sobie pogrubić, jeszcze tak, żeby pokazać. Też w PHP możemy sobie pogrubić. E, dwójka e, pogrubiony plik HTML to jest ten tekstowy. Tutaj, jak widzimy, Arkady już zinterpretowało. Natomiast e, tu, jeżeli też bym na przykład użył takiego tagu html owskiego to też go pogrubi. Powinno przynajmniej. E, różnie to jest. tym, Raz to pogrubia, raz nie pogrubia. Powiedzmy, że to zależy od tego, jakie są hidery wysyłane. Na razie ustawmy tutaj też te B, tak jak było. I zróbmy sobie w taki sposób. Zauważmy, że kiedy ja zmienię sobie, tu jest pogrubiony tekst z pliku HTML i jest on bardzo fajny. W taki sposób dopiszę, wchodzę w Ajax i to jest trójka. Wchodzę tutaj przy pomocy IE i jest w tym momencie trójka. Przed chwilą zadziałało nam poprawnie, ponieważ ja przedtem już sobie testowałem te skrypciki i sam wysłałem pewnego rodzaju tak zwane hidery. Więc teraz wszystko było ok, jednak zauważmy jeszcze raz: plik 1TXT usuwam całość na przykład z TXT i teraz w tym tutaj zmieniam sobie z trójki na jedynkę, a ten tekst tu dalej jest. Jednak w Firefoxie nie ma go, jest fajnie Jeżeli teraz wejdę w HTML i to jest fajny. Prawda, dopiszę tak. Wejdę sobie w trójkę. Jak widzimy, jest tylko fajny. Nie ma tych 3Y innych. Firefox jest ok. To jest bardzo ciekawy błę, błąd. To znaczy, błąd. Ym, ja myślę, że wszystko chce sobie catchować, jeśli nie zmieni się tutaj po prostu URL. W pewnym sensie niby ok, w pewnym sensie bardzo źle dla nas, kiedy robimy AJAXA, bo my chcemy zmieniać ten tekst, prawda? Jeżeli coś się zmieni, nie chcę, żeby on to miał w catchu. Więc wtedy musimy takiej najszybciej jest użyć takiego tak zwanego haka e, po prostu zmienimy ten URL sztucznie tu dodamy plus następnie zrobimy coś co po prostu jest neutralne dla URL-a czyli pytajnik to jest tak jak tutaj zmienne są wysyłane przy pomocy prawda Geta. Tak, jak tutaj był indeks PHP pytajnik zmien nazwa zmiennej prawda równa się i wartość to jest bardzo neutralne y jeżeli się dodaje jeszcze jakąś, tylko że tu indeks PHP nie mamy, dlatego nam nie wczytało, to jest neutralny. Nie zmieni nam to tak jakby w zawartości tych plików. I tutaj piszemy po prostu random, równa się i tu dodajemy na przykład math random. Po prostu randomową liczbę chcę tutaj mieć. Tu można dać też nową datę i pobrać czas, cokolwiek w tym momencie, Zauważymy, że tutaj oczywiście w Firefoxie działało poprawnie to. Jednak tak samo, jak tutaj usunę cały ten tekst teraz, bo jak w tym wie, zauważymy, że tekst został też usunięty. Tutaj dodane zostały y. Z tego względu, że ja tutaj sztucznie zmieniłem URLa. Pamiętajmy o tym, warto takie coś dodawać, jeżeli oczywiście nie chcemy, żeby tutaj nam się to wszystko. Aktualizowało. Niekiedy jest to potrzebne, niekiedy nie jest. Także to w zależności od y, naszych potrzeb aktualnych przy tworzeniu jakiejśkolwiek naszej aplikacji, prawda? Jeszcze chciałbym tylko powiedzieć tej lekcji tyle, że ten plik XML powinno się, jeżeli chcemy go tak jakby zinterpretować prawniej, te wszystkie jego tak zwane węzły i tak dalej, powinno się otwierać przy pomocy Response. XML i wtedy będziemy go edytować. Pokażę, jak to się robi i pokażę przy okazji powiem, przypomnę o tak zwanym Document Object Model, ale to już w następnych lekcjach. To by było tyle. Dziękuję bardzo serdecznie.